A jak profesorowie włoscy sobie radzili ze spadkiem po Mussolinim? Spadek po Mussolini, no, z Mussolini spadł, cała ideologia rozpadła się już w toku wojny. Nie było żadnego problemu. No, oczywiście tuż po wojnie była defaszystyzacja, ale dosyć powierzchowna i prawdę powiedziawszy nie było wielkiego powodu, żeby silniej działać. No, powiązania z faszyzmem się rozluźniły już powoli, tak już to ten reżim, który upadł w roku 1943, tak był już wewnętrznie, no, wewnętrznie zmurszały. Nie, u moich kolegów po wojnie nikt nie pamiętał, tak. Ja pamiętam o tym drewnianym muszkiecie, tak, ale powiedzmy, w głowie nie było nic. Tak, nie. Nie czuliśmy obciążeni. Nie. To polski pisarz mieszkający w Neapolu, Gustaw Herning-Grudziński, tak, kiedyś napisał takie zdanie, że Włochy byłyby jedynym państwem, w którym chciałby mieszkać, nawet jeżeli Włochy byłyby pod dyktaturą. Że to jednak jest taka dyktatura przefiltrowana przez wrażliwość. I to była dyktatura nie tak ciężka jak w Niemczech. No, oczywiście. Tak. Między innymi na przykład Croce nadal pisał, pomimo że był wrogiem, on pisał, drukował. No i był tylko w tak zwanym areszcie domowym przecież, prawda? Nic go więcej nie spotkało. A powróćmy do Hamburga, czyli porównując rok w Oksfordzie i rok w Hamburgu, który był istotniejszy dla formacji intelektualnej pana profesora? W Hamburgu, powiedziałbym, no, dzięki Snellowi. Tak, powiedziałbym. Poza tym lepiej się czułem w kulturze niemieckiej niż angielskiej. Nie wiem, zawsze tak, no, podziwiam Anglików, tak, oni są zbyt doskonali. Tak, zbyt doskonali. A jak językowo to wyglądało? To znaczy, mówił pan profesor, że uczył się w szkole języka niemieckiego, a kiedy się uczył języka angielskiego? Tak, a potem sam dalej czytałem, tak, a potem na uniwersytecie, no, niemiecki był podstawowy, studiowania filologii klasycznej, historii starożytów podstawowy, więc literatura mnie interesowała, czytałem poezję niemiecką. A angielski kiedy się pojawił? Angielski na uniwersytecie był, zacząłem na pierwszym roku, był lektorat, no, kilkanaście godzin lektoratu, a potem zacząłem czytać. I był jeden lektor, który mnie nauczył, jak się wymawia, ale poza tym. A francuski nauczyłem samemu, kiedy byłem w liceum. Mówicie, raz zachorowałem, byłem w łóżku przez 2-3 tygodnie. I wtedy czytałem w tłumaczeniu włoskim Wojnę i pokój z Tolstoja. I w tym wydaniu, które miałem, rozmowy francuskie były tłumaczone w tekście na włoski, a w przypisie był francuski. A więc ja porównywałem nie wiedziałem, jak to się wymawia, ale zrozumiałem. Nauczyłem się francuski. Potem na wakacje u kogoś na wsi, tak, w strychu wziął. Znalazłem jakąś książkę Anatole France i zrozumiałem. Czyli innymi słowy, nauczył się pan profesor francuskiego, czytając włoski przykład rosyjskiego pisarza. Tak jest. Okay. Tak jest. Z tym, że nie wiedziałem jeszcze, jak to się wymawia. A potem na uniwersytecie miałem kolegę, który interesował się literaturą francuską. Potem napisał wiele rzeczy o literaturze francuskiej. I więc od niego się nauczyłem,
jak drzwi małe się wymawia, francuskie. I tak. A potem, tak, i teraz powoli, więc... Właśnie, jesteśmy w 55. Więc angielski, no, kiedy byłem w Anglii, na początku było trochę trudno, ale potem się jakoś... Jeżeli chodzi o czytanie, nie miałem nigdy wątpliwości. Tak potem w rozmowie powoli się nauczyłem. Tak, a potem... Nic. Paryż, 56 rok. Skąd... Tak, a potem nadal byłem bezrobotny, prawda? A jeden z moich kolegów, właśnie ten, który mnie nauczył literatury, mowy francuskiej, tak, miał posadę lektora włoskiego w Paryżu i nie pamiętam w jakiej formie, w jaki sposób. W każdym razie zapoznał mnie ze szkołą, która potrzebowała, tak, w każdym razie, nie, dokładnie, szczegółów nie pamiętam. Dostałem posadę lektora języka włoskiego w jakiejś szkole paryskiej, tak? Bo byłem bezrobotny, jak prawie wszyscy moi koledzy. A jeden był we Francji, drugi był, wjechał do Stanów Zjednoczonych, no, prawie. Potem niektórzy wrócili do Włoch, ale większość rozproszyła się. Tak, i oto w Paryżu byłem przez 4 lata ucząc włoskiego i tam przez rodzinę włosko-francuską, którą poznałem, był tam pewien bardzo dobry asystenta literatury włoskiej, który był w Paryżu od wielu lat, który był żonaty z francuską włoskiego pochodzenia, która była córką jednego z tych nielicznych profesorów włoskich, którzy w roku 1933 odmówili podpisania lojalki wobec rządu, wobec partii faszystowskiej, więc wyemigrował, tak, i tam... Więc jego córka była żoną tego asystenta literatury włoskiej i w ich domu bywałem często, to było bardzo ciekawe. Tam oni mieli stosunki z wieloma intelektualistami francuskimi, lewicowymi przeważnie, tak, ale... Bywał tam na przykład dyrektor France Observateur, tak, był jakiś malarz, który się mieszkał naprzeciwko, Pignon i tak dalej. I otóż oni znali osobiście Jean-Pierre Vernon, tak? I właśnie oni powiedzieli, że mógłbym chodzić na zajęcia Jean-Pierre Vernon. I to zrobiłem. I to stało się dla mnie bardzo ważne. Właśnie to jest trzecie, może czy czwarte spotkanie ważne. I Vernon miał wykłady w École Pratique des Hautes Études, zanim się przeniósł, ale w późniejszych czasach, do Collège de France. Tak. I jednocześnie przez Vernanta poznałem innego wybitnego człowieka, to jest Louis Jernet, który był wtedy stary. I przez ostatnie 3 lata jego życia właśnie chodziłem, czy półtora, 2,5 chyba, 2,5. Chodziłem na jego zajęcia, École Pratique des Hautes Études. Nadal mam notatki, które zrobiłem wtedy. On wykładał, miał wykłady o tragedii greckiej. Właśnie teraz napisałem artykuł
i kończę go właściwie. To jest interpretacja Antygony, która częściowo polemizuje z tym, co Żarnep mówił w roku 59. Tak, bo mam jeszcze notatki, zresztą nie tylko moje notatki, mam przez internet mogę czytać notatki zrobione przez Vernanta, Jean-Pierre Vernanta. Tak, on chodził wiernie na wykłady Żarnepa, tak, i skrzętnie notował wszystko. I te jego notatki zostały zdigitalizowane, tak? I są dostępne w internecie, tak? Można czytać, jeżeli się zna paleografię Vernanta, tak? Jego skróty, ja je potrafię czytać. No więc, z Vernantem miał bardzo bliski stosunek, on był bardzo przyjacielski, tak? No, człowiek zrównoważony, no, czułem się swobodny tak u niego, bo właśnie miało się poczucie, no, panowania nad sytuacją, tak intelektualną, poczucie intelektualnego panowania nad wszelką sytuacją, miał zdrowy rozsądek, bystry, szybki, tak. I jego wykłady były bardzo interesujące. Więc potem pozostałem w bliskich stosunkach z nim. Czyli z tego, co pan profesor mówi, to jest sposób bycia Vernanta odpowiada jego sposobowi pisania, czyli właśnie precyzja. Tak. On był mówcą, wydane, jak mówię, to jest seten orateur, tak, to mówca, tak. I to było zabawne. On miał właściwość wyrażanie myśli cudzej lepiej niż sam mówca powiedział. Tak. I na wykładach Vernanta, potem Żarneta, tak, on czasami, kiedy Żarne skończył mówić, on mówił, co chciał powiedzieć, co Żarne chciał powiedzieć, co wyjaśnił w sposób bardziej wyrazisty, tak, uporządkowany, tak, jego myśli, tak, zabawne. Tak, poznamy wtedy również, ale nieco późno, Vidal Naqueta i z nim zawiązałem też bliski stosunek, chociaż bardziej później, tak, bo potem bywałem, czasami zapraszali mnie do Paryża. Byłem raz przez kilka miesięcy, miałem tam wykłady, tak, zaproszony przez Vidal Naqueta właśnie. Potem każdorazowo, kiedy byłem w Paryżu, bywałem u Vernanta i u Vidal Naqueta. Poznałem wtedy, w tych latach, Meyersona, Ignace Meyerson, to jest psycholog historyczny, nie wiem, czy panowie słyszeli o nim, tak? Urodził się w Warszawie, nawet wiem, w którym domu, to jest na rogu Placu Bankowego i ulicy jakiejś tam. Urodził się w Warszawie, ale tuż po rewolucji roku 1905 musiał uciec, bo policja była na jego trapach. On był młodym człowiekiem, tak, był studentem, nie wiem, tak, uciekł do Paryża, gdzie był jego wnuk, jego stryj, tak, dosyć znany filozof Emil Meyerson, tak. Więc no, od tego czasu on, no, najpierw studiował w Niemczech, potem miał karierę we Francji, studiował wszystko, medycynę, psychologię, tak, tak, ale stworzył kierunek zwany psychologią historyczną, tak. Ja nie jestem przekonany, że to był kierunek twórczy, ale on miał ogromną erudycję i ścisłość myśli, tak. Poza tym interesował się żywo malarstwem nowoczesnym, tak, w domu, malutkim domu, niewielki, to taki pokój, jeszcze malutki,
kuchnia, nic więcej, to był przepełniony obrazami twórców, których on znał, tak, oryginałami, tak, bardzo wybitnymi, tak. No, to był muzeum, że tak powiem, tak, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A raz on zaprowadził mnie, chociaż był bardzo stary już, zaprowadził mnie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu i wyjaśnił mi tak, to, no, wprowadzał mnie do rozumienia tak malarstwa. Więc no coś jemu też zawdzięczam, tak. Chodziło na jego wykłady. Tak. A potem, otóż w Paryżu, oprócz tego, więc wymieniłem Vernonta, Żerneta, tak, Vidal-Naquetta, Ignace Mierson i teraz Louis Robert. Chodziłem na jego wykłady, w École Pratique des Hautes Études, później też na Collège de France, o epigrafice greckiej. A on miał bardzo dobry zwyczaj zapraszania studentów obcych do siebie, co jest zupełnie niezwykle. Profesorzy francuscy nie są zbyt gościnni, tak? On właśnie Francuzów, nie Francuzów, lecz cudzoziemców zapraszał, żeby jakoś nawiązać kontakt z tymi i żeby oni ze sobą nawiązali kontakt. I na jednym z tych zaproszeń właśnie była obecna moja obecna żona, tak, właśnie. I spodobało mi się sposób, w jaki ona mówiła tak i nie. Oui, nie, i no. Tak, tak zdecydowanie spodobało. Od tego nawiązaliśmy kontakt. Tak, to był rok chyba 59. Tak. Potem ona miała wtedy stypendium francuskie, roczne, i chodziła na seminaria w papierologii i seminarium również w epigrafiki i na inne seminaria też. No dobrze, potem... Ale pan profesor uczęszczał na te wszystkie wykłady jako wolny słuchacz, czy... Na te wszystkie wykłady tych profesorów, pan profesor uczęszczał jako wolny słuchacz? Wolny słuchacz, tak. To nic to nie dawało oprócz nauki, tak. I satysfakcji. Tak. No raz referowałem u Żerneta. Oto wtedy interesowałem się trochę, zacząłem się wtedy interesować czymś, co już robiłem w Pizie na seminarium Pasqualiego, mianowicie poezją helenistyczną, ale chciałem to robić z punktu widzenia historii kultury. Interesowała mnie pozycja intelektualistów w świecie helenistycznym. Byłem pod silnym wpływem Gramsciego, jego wywodów na temat intelektualistów, tak? Więc coś wtedy referowałem na seminarium Żerneta na temat Teokryta, ale to było jeszcze bardzo luźno. Jednocześnie, ponieważ byłem niepewny, co robić, jaka jest moja droga, no czytałem rozmaicie tu i ówdzie na temat historii studiów historycznych. Zapomniałem coś. Kiedy byłem w Hamburgu, raz w Instytucie Włoskim w Hamburgu, czekając na dyrektora, bardzo ciekawego człowieka, widziałem na półce książkę Momigliano, Contributo alla storia degli studi storici. Wziąłem, przejrzałem z
spis treści, to mnie zainteresowało, wypożyczyłem, czytałem. To był początek. Z tego wywodzi się ta książka. Książka o Byronie. Tak? Tak. Tak, więc tym, będąc w Paryżu, trochę się interesowałem. Chodziłem tam, gdzie była, mieszkałem czasami w City University i tam był dom niemiecki, tam była biblioteka i tam chodziłem, czytałem pewne rzeczy, o Herdera na przykład czytałem. No więc, potem po 50 roku, no przez parę miesięcy uczyłem w szkole we Włoszech, ale w międzyczasie, ponieważ moja przyszła żona wróciła do Warszawy, no postanowiłem razem z nią, że ja spróbuję dostać stypendium do Warszawy. Mhm. I dostałem stypendium, zerwałem już uczenie w szkole, które bardzo źle mi poszło. Tak, byłem bardzo niedobrym nauczycielem. A dlaczego? Znaczy, pod jakim względem niedobrym? Studenci nie szanowali mnie. Ja traktowałem ich jak dorosłych, tak? Aha. Oni wymagali batu. Także nie szanowali, nie było dyscypliny. Jeden w Paryżu, kiedy wyruszałem do tej posady, dyrektor domu włoskiego w City University powiedział mi, niech pan weźmie bat, jak wchodzi do klasy. Nie brałem tego batu i to on. No, w każdym razie źle, kilka miesięcy bez znaczenia. No więc dostałem, ponieważ była wymiana między rządem włoskim a polskim, tak, wymiana, a interesantów ze strony włoskiej było niedużo, to ja dostałem bez trudu stypendium w Warszawie. I tutaj przybyłem. Przybyłem i na razie miałem stypendium i nic, to zostało przedłużone o kilka miesięcy i pani profesor Bieżuńska, skoro zrozumiała, że mam zamiar tutaj zostać, trudziła się o możliwość znalezienia jakiejś posady dla mnie. Niewiele wtedy mogłem robić na uniwersytecie, ale już zaczynałem mówić po polsku po półtora roku. I wtedy zacząłem, zostało mi wzięte, dano mi posadę młodego asystenta, tak? Aha, tak i tak. Uczyłem łaciny. Jeżeli dobrze pamiętam, greki też. Dokładnie nie pamiętam. No więc przez kilka lat uczyłem łaciny, bo było proste, tak. A potem kazano mi uczyć historiografii. To byłem bardzo nieszczęśliwy. Dlaczego? Bo nie potrafię dobrze wykładać. Natomiast od pewnego momentu zaczęto mi powierzać ćwiczenia z historii starożytnej. I to byłem bardzo szczęśliwy. To bardzo dobrze właśnie w małych grupach, tak, kiedy chodziło o dyskusję, tak, o interpretowanie tekstów, to bardzo myślę, że chociaż nie byłem specjalnie dobrym nauczycielem, chyba dawałbym sobie radę, byłem zadowolony, tak. A proszę powiedzieć, bo jeszcze za chwileczkę powrócimy do kariery uniwersyteckiej. Jak się prezentowała Warszawa z punktu widzenia młodego mężczyzny przyjeżdżającego z Paryża na początku lat 60. No, trochę szaro. Szaro i trochę zimno, tak, ale nie, ale jestem przyzwyczajony przyzwyczajam się do różnych obyczajów i stosunków społecznych i klimatycznych i kulinarnych. A nie było żadnych problemów politycznych? Nie, żadnych. Nie, Polska była dosyć, na uniwersytecie, dosyć liberalna, tak. Nie, ja zresztą zacząłem interesować się Polską już będąc w Paryżu. Mianowicie,
Będąc komunistą, dysydentem, powiedzmy, skłonnym do rewolty, interesowałem się tym, co się działo w Polsce w 1956 roku. Doszły słuchy, tak. Dowiedziałem się o istnieniu Kołakowskiego i w Paryżu raz, nie pamiętam w jakich okolicznościach, no w każdym razie widziałem go w kawiarni obok Biblioteki Nacional, Biblioteka Nacional, była kawiarnia włoska, Bacardi chyba się nazywała, już nie istnieje, tak. I tam powiedziałem mi, to jest Kołakowski, ja słyszałem, jak on mówił, nie pamiętam, co mówił, w każdym razie o sytuacji w Polsce, tak, to bo on był wtedy przejazdem, tak, tak, tak. No więc ja wiedziałem, że w Polsce no, są przemiany interesujące, że w kierunku liberalizacji. Tak, jak tutaj przybyłem, no ta liberalizacja szła powoli w kierunku ograniczenia coraz silniejszego i odczuwałem to, znaczy no, środowisko było niezadowolone, uniwersyteckie, ale jakoś na uniwersytecie nauczanie było, no jeżeli chodzi o historię starożytną, nie było żadnego ograniczenia. Na pewno dla historii najnowszej było oczywiście taka, ale wszedłem w kontakt ścisły z grupą kierowaną przez profesor Bierzewisko Małowist. Tak i szybko się zintegrowałem w mały zespół uczący. Tak, ona prowadziła zajęcia, kierowała zespołem bardzo dobrze, tak umiejętnie. To było dla mnie ważne. To właśnie od niej i od jej zespołu nauczyłem się no, dyscypliny w pracy pedagogicznej, tak, no, pewne wymagania. Włoszy uniwersytet był bardziej chaotyczny, no, było wiele wybitnych jednostek, ale system bardzo niedobry, tak, każdy po swojemu robił, albo nie robił. Tak, tutaj była regularna praca, obowiązki może no, trochę za bardzo sztywna może, co tydzień trzeba było zdawać sprawę, to, co studenci robią i tak dalej. No, ale to było dla mnie no, wzmacniające, powiedzmy, tak to kierunkowało mnie, tak. A jednocześnie byłem dosyć rozszczepany, jeżeli idzie o moje zainteresowania naukowe, bo miałem ten projekt, który już powstał pod koniec mojego pobytu w Paryżu, zrobienia czegoś o intelektualistach antycznych. Ale przedsięwzięcie było zbyt ambitne. W pewnym momencie pani profesor Bierzewińska powiedziała, skoro pan się interesuje historią, historiografii, bo rzeczywiście czytałem i tak raz miałem referat. No powiedziała, że mogę to robić. Rzeczywiście zabrałem się i bardzo intensywnie przez parę lat pracowałem nad Droysenem, tak, i zrobiłem pracę doktorską, która była moją pierwszą publikacją, tak, więc to jest kariera zupełnie nietypowa, nikomu nie radzę, żeby iść tam, bo dopiero mając lat, to było roku 54, nie wiem, tak? Nie, 64 chyba zrobiłem doktorat, miałem wtedy lat 33, tak? Pierwsza publikacja, ale dojrzałem dzięki temu. Ponoć tak. Nie podać. Tak. Dobrze. Ale to tak, ale muszę jeszcze powiedzieć, że zanim do tego, bo to odgrywa ważną rolę ze względu właśnie na tę książkę. Mianowicie tutaj w Warszawie ja wszedłem w kontakt z środowiskiem, seminarium profesora Baczki. A tak. Czyli słynna Warszawska Szkoła Idei. Tak. I to było dla mnie bardzo ważne.
uczyłem się bardzo dużo. Dyskusje były bardzo ciekawe i Baczko sam bardzo, bardzo dobrym. I miałem z nim bardzo dobry stosunek. Ogólnie stosunki na uniwersytecie, poza wąskim gronem tego historyków starożytnych, nie interesowali się mną. Byli zbyt zajęci sprawami polskimi swoimi, tak, problemami. Nie rozumieli moich. Ja z kolei miałem nadzieję, że coś, jakieś ciekawe dyskusje na temat rewizjonizmu usłyszę, rewizjonizmu, mianowicie marksizmu, tak. Ale nikt interesował, marksizmem nie interesował się. To był już martwy. Tak? Oni byli o krok naprzód w stosunku do mnie. Tak? Więc ja odszedłem od marksizmu, odchodziłem raczej powoli, tak? Tylko trochę później niż oni. Ale pana zainteresowanie marksizmem to był taki marksizm jednak przefiltrowany przez włoskich filozofów, padł na tak, Gramsciego, prawda? No, mhm. Czy to jest tak, jednak... No, samego Marksa też czytałem, tak? Ale tak, Labriola też tak bardzo twórczy tak, w XIX wieku. To. Dobrze. Potem... Wszedłem w kontakt z Krzysztofem Pomianem, chociaż nie chodziło na jego, ale rozmawiałem z nim i czytałem z wielkim zainteresowaniem jego pracę Przeszłość jako przedmiot wiary, tak? A później Przeszłość jako przedmiot wiedzy, tak? Czytałem w maszynopisie najpierw to drugie. I czytałem z wielkim zainteresowaniem Kołakowskiego. Nie chodziłem do niego, ale czytałem, tak. Właśnie to było dla mnie bardzo, dla mojej formacji intelektualnej. Zwłaszcza jedna książka Kołakowskiego, Obecność mitu. Bardzo. Czytałem ją, najpierw się ukazała, to pani Krońska. Kiedy Kołakowski wjechał, tak, zostawił u niej maszynopis. Irenie, ona mi wypożyczyła, ja czytałem zanim książka powstała. Tak, bo Krońska, która była zaprzyjaźniona i z Baczką, i z Kołakowskim. Tak. Poza tym druga osoba, która była dla mnie ważna, to był Witold Kula. Uczyłem się bardzo wielu od niego, przede wszystkim czytając jego książki. Przyczyniłem się do tłumaczenia jego książeczki o ustroju feudalnym. Tak. To znaczy najpierw zostało ono tłumaczone, ale niezbyt dobrze, przez kogoś, tak, i ja przerobiłem i dyskutowałem z autorem, tak, zresztą on dał również dużo dodatków nowych, które przetłumaczyłem na nowo. Tak, że kiedy doszło potem do tłumaczenia angielskiego, to autor powiedział, tłumacz tłumaczenia włoskiego, bo jest uzupełniony, tak, uzupełniony o nowe, jest nową, nowe wydanie w pewnym sensie. A to muszę powiedzieć, tak, że nazwisko Kuli mnie troszeczkę zaskoczyło, bo o ile w pracach pana profesora, które są jednak skoncentrowane na historii kultury, by nie powiedzieć, że na historii kulturowej, szkoła idei jest czymś oczywistym, tak Witold Kula ze swoim ekonomizmem jest trochę zaskakujący. Proszę pana, jeżeli pan przeczyta jeden artykuł mój, to jest tylko po polsku, to w... W książce kuczy profesor Bliżeński Małowist, Polis u Homera. No, pan może, być może zobaczyć, że wpływ Kuli jest. W każdym razie ja jestem tego świadomy. I dzięki właśnie Kuli zrozumiałem coś nowego na temat struktury społeczeństw greckich archaicznych. Napisałem coś. Napisałem po francusku kilka rzeczy, chociaż nie w sposób zwarty, tak, ale znaczy jest jeden artykuł o
o handlu i szlachcie, tak, noblesse, commerce noblesse chyba się nazywa. Poza tym jest jeden artykuł po włosku, na Società Fondata sulla Terra. Jeżeli mam, jeżeli znajdę to odbitkę, to dam panu. Miałem nową koncepcję społeczeństwa greckiego archaicznego. Węcowski przejął mnie od tego i poszedł dalej, tak, i powiedział mi, że dalsze studia, które już, których ja nie śledziłem, jakoś idą w tym kierunku, tak. To był na początku lat 80., tak, że kształtowały się moje poglądy, tak, na temat społeczeństwa greckiego. No coś widać na ten temat w podręczniku. Zarówno w pierwszym tomie, jak tam, gdzie chodzi o społeczeństwo greckie, archaiczne, chociaż jeszcze moje poglądy nie były w pełni dokształcone. Tak. Trochę później się sprecyzowało. A potem w tym, co napisałem o kulturze jednak, no może to już kula nie widać, ale jakoś to, co zamierzałem robić w dziedzinie intelektualistów okresu helenistycznego, trochę zrealizowałem w tych dwóch rozdziałach o kulturze w tomie drugim i tomie trzecim podręczniku. Tak, jakoś pozostało, ocaliłem, powiedzmy, trochę. A czy profesor Bierzyńska-Małowist była dla pana profesora mistrzem intelektualnym, czy raczej organizatorką pracy? Nie, intelektualnym nie. Jej zainteresowanie były zupełnie inne od moich, tak, nie. No Kuli nie. Też, a się okazał być mistrzem. No tak, ale... No, ale w każdym razie, no, ale o to właśnie, Kula była dla mnie ważna, dlatego, że uczył mnie tworzenia modeli, modelowanie, tak, to by było dla mnie interesujące. To, co szło w parze z tym, co robił Kołakowski. To też na przykład ta jego książka Świadomość religijna i więź kościelna, tak, to właśnie modelowo, tak. I Pomian oczywiście też. Kula, Kołakowski, Pomian, tak, to dla mnie się układa. Natomiast zainteresowany profesor Bierzyński, których oczywiście cenię, tak, ale nie były dla mnie pobudzające. Ważna była jako kierownik dydaktyczny. Tak, i jej zawdzięczam możliwość pracy na uniwersytecie. Tak, jestem głęboko wdzięczny za to. Doktorat poświęcił pan profesor Drojzenowi historii, a jak wyglądał z pracą habilitacyjną? No, to przypadkowo. Mianowicie, raz byłem chory, kiedy moje dziecko miało 2 lata, tak, zachorował, nie wiem jak to się nazywa, to tutaj na skórze wychodzi. Tak. Ospa, tak. Ja zaraziłem się. Więc przez 2 tygodnie musiałem być w domu. I wtedy powiedziałem sobie, że zrobię wakacje, tak, i będę czytał cokolwiek. Wtedy Jan Trynkowski, właśnie tuż przed chorobą, pokazał mi artykuł w Wiestniku Drewnej Historii. To jest publikacja tabliczki listu greckiego napisanego na ołowiu, tak, znalezionego na wysepce Bieredzianie, niedaleko Olbi, tak, nad Morzem Czarnym. Tak. To było w Wiestnik Drewnej Historii, rok zaraz 70 chyba, drugi albo pierwszy. Więc ja słabo czytałem po rosyjsku, ale jako tako. Tak, i zacząłem czytać tę inskrypcję. I od razu zauważyłem, że można czytać tę tabliczkę inaczej, interpretować inaczej, i od tego zacząłem się tym zajmować poważnie, coraz poważniej. Starałem się trochę
rozszerzyć swoją wiedzę. Zacząłem się interesować Morzem Czarnym, tak, Grekami, powiedzmy, na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. I od tego właśnie pod wpływem tego, czego się nauczyłem w kuli, zacząłem myśleć o strukturze społeczeństwa greckiego z okresu archaicznego, to znaczy ściśle. Zadawałem sobie pytania, czy koncepcja roli handlu, jaka została zaproponowana przez niektórych badaczy, Hazebrücka w szczególności, koncepcja, według której handel byłby drugorzędny, tak, że istotnie była produkcja rolna. Tak. Czyli ta koncepcja jest do utrzymania, bo spotykałem się z źródłami, tak, na przykład tą tabliczką, które mnie raczej skłaniały w innym kierunku. I zacząłem wtedy studiować różne rzeczy, na przykład poezję grecką, archaiczną, pod tym kątem. Tak. No i wtedy powstała pewna liczba studiów o społeczeństwie greckim archaicznym. A dla interpretacji tej tabliczki z Miryzany potrzebna była wiedza o stosunkach prawnych. Ja tego nie zrozumiałem na początku. Wtedy, w pewnym momencie, ponieważ komunikowałem to, co do tej pory zrobiłem, tak, moją lekturę, interpretację, Vidalne Getowi, a jednocześnie pewnemu historykowi, który poznałem w Genewie, w Fondation Achter. Miałem dwa razy tam miesięczny stypendium. Wambersham komunikowałem to. To w tym samym czasie Wambersham i listownie Vidalnake wskazali mi na drogę, na pewną koncepcję stosunków prawnych w Grecji archaicznej. Pewną koncepcję, którą trzeba było rozważyć dla interpretacji tego listu. Wtedy zacząłem się wgłębić w tę historię prawną. I powoli to się rozszerzało i z tego powstała moja habilitacja, mianowicie moja pamięć. Chodzi o Le droit de représailles, tak. Sulam, otóż tytuł ogólny jest sulam, to jest pewna czynność, prawda, zajęcie dóbr, albo nawet osoby, tak, zajęcie dóbr jako dla egzekucji, prywatnej egzekucji własnych roszczeń prawnych, tak, sulam. I to zbadałem, tak, to jest właśnie moja... Moja habilitacja przypadkowo z ospy to powstała. Jak wyglądały pierwsze kontakty ze studentami już tutaj w Polsce? No domyślam się, że pan profesor nie był surowym wykładowcą. Baty zostawił, zawsze był w szafie. Nie wiem, proszę pana, nie mogę. Jeżeli idzie o wykłady, to ich nudziłem, to wiem. Bo źle wykładam. Jeżeli idzie o ćwiczenia, to moim zdaniem, że stosunek był dobry. Tak oni reagowali. No różni oczywiście studenci, ale nigdy nie miałem problemów. Tak. A jeszcze powracając na moment... Ci surowi, nie wiem, czy byłem surowy. Może, ale nie. A jaki moment w karierze naukowej pan profesor znajduje jako najtrudniejszy? Nie wiem. No, młodość, która się przedłużyła do 33 roku życia, tak? Tak jest, to można powiedzieć, tak. Kiedy byłem roztargany, niepewny, tak, czułem, że zadania są trudniejsze ode mnie.
nie bardzo wiedziałem. Tak, ale zadania same w sobie, które wziąłem do... No, nie, jakoś się... Jakoś poszło. Poszło teraz, bardzo dobrze. Teraz ostatnio, od kilkunastu lat, zajmuję się czymś desperackim, mianowicie, chociaż ja w to wierzę, mianowicie staram się wykazać, że i w tekście Herodota, i w tekście Tukididesa jest dużo wtrętów nieautentycznych, wsadzonych tam przez hipotetycznego interpolatora w pierwszej połowie pierwszego wieku naszej ery. Tak, nikogo nie, to poza moimi bezpośrednimi kolegami, poza panem Węcowskim i Wolickim, z którym współpracuję, nie przekonałem, tak, tak. Ale jednocześnie i rozmaicie podchodzę do tego tematu. Teraz ten temat mieści się w szerszym temacie. Mianowicie napisałem, już kończyłem w ostatnich miesiącach, skończyłem książkę o części dzieła Herodota, która dotyczy Scytów i Scytii, czyli o części czwartej księgi Herodota. Tak? I badam tekst z punktu widzenia krytycznego i z punktu widzenia interpretacji, po to, by zrozumieć, co on napisał rzeczywiście, co chciał powiedzieć, jakie były informacje, którymi dysponował, jak je wykorzystał, jak pracował, prawda? I wychodzą rzeczy, moim zdaniem, ciekawe, tak? Staram się rozumieć, kto mu przekazał pewne informacje o religii Scytów, na przykład. I czytałem rzeczy bardzo ciekawe, napisane przez Rosjan szkoły Tartu, szkoły semiotycznej, tak. Rajewski napisał dwie książki na ten temat, fascynujące, chociaż nie we wszystko wierzę, ale jednak tak. Przed nim Grantowski napisał o kastach indoirańskich, tak, u Scytów, tak, ciekawe, tak. Więc to jest interpretacja, ta książka to jest złożona, bo z jednej strony jest warstwa ściśle filologiczna, staram się odróżnić to, co jest autentyczne, Herodotowe, a to, co nie jest. Staram się rozumieć, jak jest zbudowany dyskurs Herodota, tak, co on powiedział rzeczywiście, jaki jest kierunek jego badania, jakie są jego problemy, jaki jest horyzont jego... To, takie rzeczy. I kiedy możemy się książki spodziewać? Nie wiem, jeżeli ktoś opublikuje, książka jest gotowa. Czyli czy pan profesor nie wie, gdzie to będzie publikował? Nie wiem, jeszcze nie próbowałem. Nie, ściślej, wersję wstępną, jeszcze nie kompletną, przekazałem panu Corcelli. Corcelli jest filologiem, historykiem, który wydał, przede wszystkim filologiem, wydał bardzo dobrze Księgę Czwartą Herodota z komentarzem. Nie wiem, czy pan zna serię Fondazione Lorenzo Valla. Oczywiście. Tak. To komentarz został potem tych pierwszych ksiąg, czterech został wydany po angielsku też. Tak. Otóż przekazałem mu, powiedział, że bardzo mu się podoba, że trzeba to opublikować. No, mam nadzieję, że ktoś... Trzymajmy kciuki. Jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, Oxford, Hamburg, Paryż, Genewa, czy coś jeszcze jest warte wspomnienia? No, kilkakrotnie byłem zaproszony do Włoch. W Neapolu poznałem bardzo dobrą historyczkę, panią Cracco Ruggini, która była profesorem w Turynie. Ona mnie zaprosiła tam przez kilka miesięcy uczyłem, tak. A nawet jeden z historyków Grecji dzisiejszych, Luragi, powiedział mi kiedyś, że
że właśnie moje wykłady były początkiem jego decyzji i studiowania historii. Nie wiedziałem, no wie, cieszę się po prostu tak. Potem przez kilka miesięcy uczyłem w Uniwersytecie w Pawia, tak. Świętej pamięci, przepraszam bardzo, jestem zmęczony. Zaprzyjaźniony ze mną profesor Gabba, Emilio Gabba, zaprosił mnie, tak, i tam uczyłem. Dobrze się czułem w Pawii. Potem wracałem parokrotnie z własnej nieprzymusonej woli, powiedzmy, tak, żeby uczyć, żeby pracować w bibliotece. Potem, bo raz próbowałem, kiedy w latach najciemniejszych stanu wojennego, kiedy już nie było nadziei na lepsze, no próbowałem, czyli w roku 80 chyba trzecim, czwartym. Próbowałem dostać posadę we Włoszech. Miałem zamiar przebywać częściowo we Włoszech, częściowo tutaj. Próbowałem robić, ubiegać się, tak, brać udział w konkursie. Ale nie udało się. Nie udało się. Znam z jakich powodów. Ale jeden z profesorów, który był w komisji, no, zapoznał się z moim dorobkiem i spodobał się profesor Maddoli z Perugii. Potem mnie zaprosił, tak, i tam byłem przez semestr cały, tak, uczyłem tam w Perugii. To policzmy, ile pan profesor zna języków? No oczywiście włoski, oczywiście polski. Francuski, niemiecki, rosyjski? Rosyjski czytam, nie mówię. Angielski oczywiście. Angielski. Tak. A hiszpański? Czytam. Na zasadzie, no tak. Tak, to zresztą dla Włocha jest, języki romańskie są czymś. Czy pan profesor uważa, że można mówić o szkole Benedetto Bravo w historiografii? Nie, absolutnie. Nie. Nie ma szkoły, tak, i razem nie iść moim tropami. No dlaczegoż? Bo właśnie, bo kolejne pytanie brzmi, no co pan profesor uważa za, no bo pana warsztat jest bardzo specyficzny. Co przed tak, właśnie, rozproszony, chociaż w mojej głowie to jakoś się wiąże, no, prawda? Tak. No właśnie. Ale jednak to tak. I przypadkowo to powstawało, prawda? To z niechęci lub z desperacji, tak, ale jakoś powstawało i jakoś potem nabierało kształtu. I teraz jeszcze mam takie pytanie, że bardzo wielu naukowców obiecuje sobie, że po przejściu na emeryturę będzie miało czas, żeby poświęcić innym swoim pasjom, ale czy właśnie słowo emerytura jest znane panu profesorowi? Bo chyba nie. Jest znane w tym sensie, że jestem wolny od zajęć praktycznych i od tak innych od egzaminów, ale poza tym nic się nie zmieniło. Tak. Właśnie widzę, już dwa ostatnie. Więcej pracuję w domu. Mam raz w tygodniu 3 godziny seminarium na uniwersytecie i jestem szczęśliwy. Już dwa ostatnie pytania. Czy poza kulturą antyczną ma pan profesor jakieś zainteresowania? Takie czysto hobbystyczne? Nie, hobbystyczne nie. Tylko interesuję się filozofią trochę, tak, poezją, tak, w różnych językach. Tak, czytam, no. Czytam Biblię w różnych językach, porównuję, tak. A jaką radę chciałby pan przekazać młodym adeptom historii, zwłaszcza historii starożytnej, którzy chcieliby podążyć śladem? Nie mam rady, nie. Bez rad? Nie, bez rady, nie. Nie, ja sam sobie żadnych rad nie mam. Przypadkowo to ja chwyciłem na okazję, jak ono się... tak. Widziałem panią, która dobrze mówiła tak i nie, chwyciłem. Widziałem tabliczkę ołowianą, która była ciekawa,
Chwyciłem i poszedłem dalej. Tak, czytam z rozpaczy o harderze i jakoś, ale potem samo rośnie, zrasta się samo, tak. Ale bez mojego... Nie kieruję się, ale ja, kierunek jest, ale kierunek ja się jest. Sobą nie kieruję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.